Hehe, dzisiaj będzie Antidotum numer 127 ze specjalnym gościem, to dowiecie się za chwilę z kim, nie będę zdradzał, ale ważna rzecz, słuchajcie, o, nie udało się zapalić za pierwszym razem, no to muszę za drugim. Jedziemy dzisiaj tym wyjątkowym samochodem, który 3 lata temu, mniej więcej w tym terminie, byliśmy w Bostonie, w stanie Massachusetts i chciałbym pozdrowić serdecznie kogo, o, muszę go zapalić, 40 lat ma w sumie, 38. Chciałbym pozdrowić Maxa i całą wspólnotę z Bostonu. Mam Maxa koszulkę, dlatego ja tym autem, to był taki rzęsik wtedy, rzęch fajny, przyjechałem do Was, do Bostonu i tam pierwszy raz musiałem rekolekcję. Wszyscy się śmiali, czym ja przyjechałem. A dzisiaj, choć jest odrestaurowany i jest super samochód, mało pali, cudownie się jeździ. Każdy, kto jeździł kiedykolwiek pontonem amerykańskim, czyli autem z zawieszeniem pneumatycznym, będzie wiedział, o co chodzi. Zaraz zapytamy się tutaj przyjaciela, jakie wrażenia są z jazdy tak starym samochodem. Czy to pozytywne, czy nie pozytywne, zaraz będziemy wiedzieć. Płynie się. Ja to jeszcze niewiele przejechaliśmy. No, ale już czuć takie. Już nie możemy przyspieszać, bo aparat upadnie, nie możemy gwałtownie przyspieszać, ale się płynie, to jest to. No a on zimny teraz jeszcze jest. To mu się ssanie wyrywa. Ale kochani, powiem Wam, zawsze chciałem kiedyś powiedzieć o tym samochodzie. Też czad. Zobaczyłem takiego starego rzęcha, który był cały porysowany, brudny i był za jedyne $1500. No i mówię, no... Zrobiłem zdjęcia i wysłałem koledze. I kolega mówi, że on chce te auto od ręki, mam mu je kupić. Ja mu je kupiłem, a byliśmy 2 miesiące w Stanach. I zacząłem tym autem jeździć po Ameryce, żeby zobaczyć, co trzeba wymienić. Od pierwszej się okazało, trzeba było wymienić opony, bo miały jedyne 20 lat, nie? Więc on tak jeździł. Został chyba z 8. Więc było trzeba wymienić opony. Potem trzeba było jeszcze parę innych rzeczy wymienić. Ale słuchajcie, samochód jest genialny. Jest cichy w środku, jest fajnie wytłumiony. No teraz jest na ssaniu, wiadomo, ma troszkę wyższe obroty. No, muszę spokojnie na zakrętach, bo nam poleci aparat. Ale jak potrzeba, to też ma przyspieszenie i się płynie. Jeżdżę nim daleko, byłem w Szczecinie, gdzieś indziej. Powiem Wam szczerze, warto takie samochody kupować, bo kręgosłup Cię będzie kochał. One się prawie nie psują. Jak jedziesz do mechanika, to każdy mechanik, gdzie nie staniesz, to powie, panie, ja tu zrobię wszystko za darmo, bo to taki fajny samochód. Że mam radość coś porobić przy nim. A jak się przy nich porobi, to są takie gniotca, nie łamiotca, naprawdę jeżdżą. I pozdrawiam przy okazji wszystkich mechaników, którzy swoje ręce włożyli do tego samochodu. I dziękuję Wam, że tak komfortowo i tanio mogę głosić Ewangelię po świecie. Znaczy, no, nie jeżdżę po Polsce, bo jest zarejestrowany jako zabytek, czyli muszę o prośbę prosić. Muszę prośbę do konserwatora, żeby móc wyjechać poza granicę. No. To pozdrawiam Was z trasy Buickiem. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! A z przodu wygląda to tak. Dla zainteresowanych, ludzie się pytali, co to za model, więc Buick Riviera, rocznik 1982. Licznik jest w milach, więc nie martwcie się, my tak wolno nie jedziemy. No i cóż, Bożego dnia! Alleluja, alleluja, witajcie bracia i siostry. Dzisiaj mamy trochę niecodzienne antidotum, bo moja żona się troszkę zmieniła dzisiaj. Chciałbym Wam przedstawić księdza Grzegorza, który przyjechał. Ksiądz Grzegorz przyjechał z? Czeskiej Republiki, dokładnie z Jabłonkowa. Z Jabłonkowa. O, co to pipało? Tobie, nam, nie wiem, komuś tam. Mam nadzieję, że to się już nie czas kończy. Słuchajcie, chcemy dzisiaj razem to podjąć, to dzisiejsze antidotum. No więc przeczytamy, co mówi słowo dzisiaj do nas. Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla, kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce, ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła,
Bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szydercę, mądrzeje naiwny. Gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego. Sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. To kto z nas mówi, bo myśmy z niej ustalili. Zacznij. Ja zaczynam, dobra. Słuchajcie, pięknie znowuż nam pokazuje z Księgi Przysłów. Pewnie wiecie, że Księga Przysłów to są przysłowia Salomona, tego króla, tego, co prosił o mądrość, tego gościa, który mówi, ja chcę być mądry, abym mógł dobrze sądzić ludem. I on teraz pisze o tym, żeby znowu żyć według tego, co mówi Bóg, najprościej. Mówi, każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Czyli znowuż pokazuje, Bóg nie chce zasługiwania. Bóg chce, byśmy żyli według jego standardów. Bóg chce, byśmy słuchali tego, co on mówi. Właśnie dzisiaj z księdzem Grzegorzem rozmawialiśmy rano o przyśniadaniu. Rozmawialiśmy o tym, że ludzie wybierają taką drogę na łatwiznę, drogę na skróty, że nie chcą trudnych rzeczy, a tylko dobre rzeczy są trudne. No nie ma dobrych rzeczy łatwych, bo łatwe rzeczy to jest właśnie pułapka diabła, nie? Kiedy nam się nie chce wysiłku to wkładać. Sam teraz widzę, jak chcę trochę schudnąć, ile muszę czasu na rowerze spędzać, ile muszę pływać, ile potu muszę z siebie wylać. No ale cieszę się, bo daje mi to satysfakcję, gdy potem widzę po prostu efekty. Ktoś mnie spotyka, Witek, o, coś inaczej wyglądasz. No tak. Ja też widzę w lustrze, że inaczej wygląda, więc się bardzo z tego cieszę. No i tutaj też fajnie mówi troszeczkę o samej pracy. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty. Czyli też nam pięknie Salomon odróżnia pracowitość od pośpiechu. Rzeczywiście nas nie zachęca Bóg do śpieszenia się. Zresztą takie przysłowie w Polsce jest, gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Nie? No tak, bo my wtedy przestajemy zwracać uwagę na szczegóły, a to wszystko, co dobre, składa się ze szczegółów. Bóg nas zachęca nie do pośpiechu, tylko do takiego rozważnego, planowanego pracowania. Oczywiście wiadomo, może być jakaś tam nutka improwizacji. Ja taką osobą jestem, chyba nawet tych nutek mam więcej niż jedną z tą improwizacją. Ale generalnie nie śpieszyć się. I powiem wam, od czasu jak mieszkamy w Rzeszowie, muszę wam powiedzieć, że Bóg uczy mnie w dużej mierze zwolnienia tempa. Właśnie zwrócenia też uwagi na siebie, by mieć czas z dziećmi. Właśnie wczoraj mi się udało zabrać córkę na randkę, Lenę. Pojechaliśmy sobie wieczorem na rowery. Nocą popłynęliśmy łódką po rzece. Popłynęliśmy w takie dzikie miejsce, że nawet nam się łódka zawiesiła na konarach i utknęliśmy, słuchajcie. I było ciemno, nie mieliśmy żadnej latarki, niczego, co tam z tu robić. No musimy jakoś tymi wiosłami zaatakować te konary i przeskoczyć. Podskakiwaliśmy na tej łódce, no i udało się zwolnić. Ale słuchajcie, przepiękne zdjęcia mieliśmy. No było przepięknie. No i też mi to fajnie pokazało, czy Bóg mi pokazuje od tego czasu, jak właśnie mieszkam w Rzeszowie, że muszę też znaleźć czas na te dzieciuszki, że o tym mówiłem w Antidotum. Częściej mam czas na randkę z żoną, nie biorę wszystkich rekolekcji jak leci, bo nie wyrabiam, biorę tylko częściowo, ale dzięki temu jest super. Ja powiem tyle, coś byś nam dorzucił, bracie? No ja tak... Uchylę okno, bo jest gorąco. Mnie tak właśnie te słowo dotyka... przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Nie? Ja tak przez tego koronawirusa, który jest tam, nie? Tam go nie ma, jest taka sytuacja, że ludzie, bo problem tego, i to nie tylko w mojej parafii, ale wielu ludzi ma taki problem przyjmowania na rękę, nie na rękę, to jest profanacja na rękę, przyjmowanie. I to jest wielki bój potem, aby jakby kościoły zamknięte, tak, jakby nie zgadzamy się na pewne rzeczy, które są, tak, że dla wielu nas, ludzi, jest problem z takim, że tylko ta powierzchowność taka, nie? Że właśnie te ofiary, tak? Składanie tych ofiar, to jest bardzo ważne, tak? Dla większości ludzi, najważniejsze, nie? A już nie przestrzeganie prawa czy sprawiedliwości, tak? Czyli jeśli może dzisiaj właśnie akurat ten kościół jest zamknięty dlatego, żeby Pan Bóg pokazał, może, że moja wiara może zatrzymała się na jakimś etapie, a ja niestety jako ten ksiądz znam te sytuacje, kiedy ludzie są tylko często ta modlitwa jest taka słaba, że dużo ludzi się modli właśnie 50-60 lat, Ojcze nas, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, nie? I teraz
I sama ta msza święta jest dla nich też takim doświadczeniem, no, że jestem, bo to dziada pradziada jest, nie? Ale nic więcej, nie? Czyli taka powierzchowność, tak jakbym loda lizał tylko z wierzchu, a nie wszedł tam głębiej, gdzie na przykład jeszcze jest tam druga warstwa tych lodów, tak? Dlatego ja myślę, że to właśnie takie, dla mnie takie ważne słowo jest, nie? Że Bóg chce prawa i sprawiedliwości. Znaczy, że On chce, żebym ja żył wedle prawa, jako tego, co Pismo Święte mówi, tak? Być sprawiedliwym, tak? Ale te ofiary nie są najważniejsze. Czyli nie to, co ja, tak kiedyś tam właśnie składali Izraelici te ofiary, tylko nastawienie mojego serca, tak? Jakie jest moje serce, tak? No bo co z tego, że ja pójdę na mszę świętą, ja jako ksiądz mogę służyć mszę świętą, a na przykład potem będę pokłócony z proboszczem, nie będę się w ogóle odzywał, tak? A niestety wiem, że tak wielu ludzi żyje, tak? Że tutaj, no jak się na Jezu mówi, pierwsze krzesła w synagogach, tak? A potem jesteśmy pokłóceni, nie umiemy przebaczać, nie umiemy żyć tą miłością, nie? I no to jest zastraszające, tak? Jak my żyjemy często, nie? Ja widzę też po sobie, tak, nie? Że tylko ta praktyka, te ofiary, nie? No a jakby uczynki nie pokazują tego, że jestem wierzący, nie? A uczynki pociągają, tak? Czyli jeśli ja żyję tym, co ja głoszę, czyli jeśli mój syn, żona, mąż widzi, że ja przychodząc z kościoła jestem lepszym człowiekiem, to jest właśnie ewangelizacja, nie? Właśnie tak jak ja żyję, tak? Swoim przykładem. To mnie tak właśnie porusza. Amen. Chwała Panu. Słuchajcie, ja wiecie co, mnie dotknął teraz, bo sobie czytałem dalej to słowo i już musiałem coś zrobić. I to jest piękne, bo właśnie Bóg mi przypomniał z tego wersetu, z tego fragmentu, werset i jedną rzecz, której nie zrobiłem. Zobaczcie, ostatnie zdanie było, kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. I właśnie mi Bóg przypomniał, że ktoś mnie kiedyś prosił o pieniądze, żebym mu tam pożyczył. Ja o tym zapomniałem, bo to telefon zadzwonił, coś, to było w zeszłym tygodniu. I to przeleciało. I teraz powiedziałem, Boże, przecież muszę wysłać tej osobie pieniądze. No rozumiecie, zapomniałem, a ta osoba pewnie się wstydziła zadzwonić do mnie jeszcze raz o to, czy napisać jeszcze raz. No i teraz wszedłem na konto, włączyłem online i w tym momencie właśnie przyszedł przelew na moje konto. Nie wiem, jeszcze nie przeczytałem skąd, ale przyszły pieniądze 3 razy większe niż te, które miałem komuś pożyczyć. No Bóg jest wielki, więc mam nadmiar. No bo Bóg taki jest. No i teraz słuchajcie, idziemy dalej, zobaczcie, psalm 119. 119 to jest najdłuższy psalm, który bardzo dużo mówi o Bożym prawie, o tym Bożym słowie i o tych zasadach życia według Bożego prawa. No i mamy dzisiaj refren: prowadź mnie Panie ścieżką Twych przykazań, tą ścieżką, byś tą ścieżką braci i siostry szedł. Ona nie jest łatwa, ona jest piękna. I no i pierwsza zwrotka. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. No. Zobaczcie, pozwól mi rozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. No jak będę rozważał cuda, jak nie będę znał? Tylko ze słowa mam je znać? Nie, Bóg chce, byś ich mógł doświadczać. Dzisiaj rano byłem na mszy i wyszedłem z kościoła inną stroną niż zawsze. Wychodzę lewą stroną, a wyszedłem prawą. I widzę napis na takiej bramie wyjściowej, czyli ja go nigdy nie widziałem, bo tamten nie wychodzę, rozumiecie? I widzę napis Twoje uzdrowienie. Taki napis, taki bardzo duży, Twoje uzdrowienie. No i pytam się proboszcza, mówię, no ale czy ktoś tu kiedyś był uzdrowiony? Czy ktoś tu był uzdrowiony? Mówię, bo ja nie słyszałem w tej parafii o żadnym uzdrowieniu. No, ale w spowiedzi, mówię, tak, duchowo tak, ale ja mówię, też fizycznie, bo z tego co pamiętam, Jezus dość dużo fizycznie uzdrawiał. No i nastała niezręczna cisza. Twoje cuda. Ja i bracie, będziesz żył według słowa, no musisz je znać, będziesz oglądał cuda. Druga zotka, wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twych wyroków. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Ja też wybrałem tą drogę. Nie powiem, że zawsze mi wychodzi, ale zawsze się staram. Gdy nawet z tej drogi zejdę, staram się do niej wracać. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Kto mnie może uczyć? Ano Duch Święty. Żyjemy w czasach Ducha Świętego. To On jest tym, który będzie mnie uczył tego prawa i będzie mnie uzdalniał do tego, bym umiał całym sercem je zachowywać i według Niego żyć. No i trzecia zwrotka. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo radość mi przynoszą, a prawa Twego zawsze strzec będę po wieki wieków. Amen. Czyli jeszcze raz ta prośba do Ducha Świętego.
prowadź mnie tą ścieżką, czyli gdy zejdę, no to jak drogowskaz mówi, odszedłeś ze szlaku, wróć, nie? Bo radość mi przynoszą i mi, słuchajcie, przynoszą radość. To nie jest łatwe, tak jak zaczynaliśmy dzisiejsze antidotum, to nie jest łatwe, ale to jest piękne i to prawdziwie działa. I to jest to, co kocham w Panu Bogu, że to naprawdę działa. I bracie i siostro, życzę Ci, żebyś też tego doświadczał, że Ewangelia działa. Coś do tego, bracie, masz? Można zapytać Cię, ale jak tego Ducha Świętego mam sobie usłyszeć, tak? Jak mam tego Ducha Świętego poczuć, tak? Ja zawsze mówię o tym, że są takie szczególne miejsca doświadczenia Bożego Ducha, kiedy ja sam na sam mogę się z Jezusem spotkać, tak? To jest taki... Ja myślę, ja jako człowiek, który potrzebuje Chrystusa, to ja muszę z tym Chrystusem się spotykać, tak? Wtedy Duch Święty będzie we mnie, tak? Duch Chrystusa będzie we mnie. Czytam Biblię, to samo jest, tak? Twórcą Biblii jest Duch Święty, czyli zaczynając czytać Pismo Święte, ten Duch przechodzi do mnie, tak? Dlatego to, co ja zawsze podkreślam, żeby starać się codziennie, chociaż te 10-15 minut tego spotkania sam na sam, twarzą w twarz z Jezusem, jak i z czytania Biblii, tak? To jest w takiej samej zasadzie, jak właśnie zakochuję się w kimś, tak? To jest tą osobą, chcę spotykać się, nie? Jestem zakochany w jakiejś kobiecie, chcę z nią spotykać się, tu pójdziemy na jakiś spacer, tu jesteśmy sobą, tak? I przez to ta miłość między nami jeszcze będzie większa, tak? Ona wzrasta, tak? Najgorszym jest to, kiedy my się mijamy, na przykład w małżeństwie i potem ta miłość coraz słabsza jest, potem powstają mury, tak? I tak samo z Jezusem, tak? Z Jezusem ja muszę się spotykać. Nie dlatego, że ja robię łaskę Jezusowi, tylko że On przemienia moje życie, tak? I On wtedy, ten Duch Jego przychodzi na mnie, tak? Ja wtedy wiem, aha, tu mam komuś pomóc, tu mam... Pan Bóg mi pokazuje, że mam to zrobić, tak? Tego mam nie robić, tu mam to powiedzieć, tak? Czyli to jest takie prowadzenie się, tak? Prowadzenie się z Panem Bogiem, tak? Dlatego Duch Święty działa przez... Dla mnie osobiście przez adorację i przez Biblię, tak? Amen. Alleluja. Amen, alleluja. U mnie też. No. U mnie też. Też tak działa. Łukasz 11, aklamację mamy dzisiaj, 11:28. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Czyli słuchają i wykonują. Najprościej. Zobaczcie, to się powtarza prawie przez wszystkie antidotum. Bo to się przejawia przez całą Biblię. Którzy słuchają i wykonują. I Panie, ja Ci dziękuję. Tu jeszcze zachowują je wiernie, czyli każdy szczegół jest istotny, Bóg pokazuje. Każdy szczegół. Więc bracie i siostro, każdy szczegół jest potrzebny. To kiedyś właśnie było, to już wiele razy usłyszałem, ale Ty kiedyś też to mówiłeś, że usłyszałeś to, że na jakimś nauczaniu, czy na internecie słyszałem, że najtrudniejszą drogę do przebycia ma to, co ja przeczytałem, czy słyszę w kościele, czyli słowo, które jest tu, przeszło tu do serca, tak? I niestety jest tak właśnie, że my słuchamy Bożego Słowa nawet w kościele i wychodzimy i na przykład Bóg nas uczy o miłości, a ja cały czas trwam w tym takim nie przeproszę, nie zadzwonię do tej osoby i tak żyjemy. Nie? No właśnie. Amen, jest tak. Wiecie co, przy okazji mi się przypomniało, chciałbym pozdrowić rodzinę Miglów, bo to przez nich się poznaliśmy. To ich wina, wasza wina. Więc was serdecznie pozdrawiamy. I dziękujemy, że pięknie poszliście za Bogiem. Właśnie tak rozmawialiśmy też o was, że w waszym życiu widać to, że wyście radykalnie poszli za Bogiem. I oczywiście też z powodu radykalności macie dzisiaj przeciwności. No ale taka jest cena radykalności. Właśnie. I o tym też dzisiaj rozmawialiśmy. Pięknie. Słuchajcie, Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Ja przeczytam. Bardzo krótki fragment. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Słowo Ewangelii świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się z tobą widzieć. Lecz on im odpowiedział: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Nie? To, co właśnie przed chwilą było mówione, nie? Że do jakiego stopnia jesteśmy blisko Jezusa, że on nas porównuje do matki i do braci, tak? Na pewno do sióstr, tak? Czy jesteśmy tak bliscy dla Niego, jeśli żyjemy tym Słowem i nie tylko, że słuchamy, ale żyjemy tym Słowem, tak? Czyli jeśli jestem wezwany do przebaczenia, przebaczam. Jeśli jestem do tego wezwany, żeby do kogoś zadzwonić, z kim już nie pokłócony jestem przez 20 lat o jakieś tam rzeczy materialne, to ja dzwonię dzisiaj i mówię:
to głupota, że my się nie odzywamy, przecież my jesteśmy pod rodziną, nie? A często jest tak właśnie, że w rodzinach są takie właśnie sytuacje nieprzebaczenia, bo tam jakieś podziały majątkowe poszły, nie, i nie pomyśli jednej czy drugiej strony. I my potrafimy tak żyć, nie? Jeszcze potem właśnie świadomie idziemy do komunii i jakby się nic nie działo, nie? Że to jakby tutaj jest Jezus, ale, no, ale jest jednak ta doczesność nie ma wpływu na to, że ja jestem wierzącym człowiekiem. A to właśnie ma wpływ, bo to jest właśnie życie, słuchanie słowa i wyżyciem tego według tego słowa, tak? Mnie to właśnie porusza, bo Jezus nas porównuje do matki swojej, tak? Czyli on Maryję miał, no, kochał ją bardzo, tak? A on nam pokazuje, że jeśli ja idę za Słowem Bożym, to ja jestem jak Maryja, tak? Dla tego Jezusa. Kimś wyjątkowym jestem, nie? Nie jestem tam byle kim dla Jezusa, tak? Tylko jestem kimś wyjątkowym, tak jak dla każdego z nas jest wyjątkowa matka, tak? Amen. No. Bracie i siostro, i to jest takie fajne, że... Znaczy fajne, to jest zresztą trudne, że to, co mówił właśnie ksiądz Grzegorz, ty idziesz do komunii z tym nieprzebaczeniem w sercu i myślisz, że nic się nie dzieje, a się dzieje, bo prawo Boże ma swój skutek, więc diabeł ma do ciebie dostęp. I ty potem nie możesz powiedzieć tego, co było dzisiaj w psalmie, abym rozważał twoje cuda, bo ich nie ma. Bo nie ma dostępu Bóg do ciebie. Bo zaczyna być to tylko pustą religijnością i pustą ofiarnością, która nie daje życia. Jeżeli nie żyjesz według tego, czego Jezus naucza, nie żyjesz według słowa, które Bóg dał. Dlatego chcemy zachęcić dzisiaj do większej radykalności w wyborach. I pomodlimy się chwilę, nie? Tak jest. Tatusiu, ja ci dziękuję za twoje słowo, które też dzisiaj poucza, które też dzisiaj daje nam życie, które też dzisiaj otwiera nas na twoje działanie. To ty jesteś Panem, to ty jesteś Bogiem. To ty jesteś dawcą życia w obfitości. Ja ci dziękuję, że dzisiaj znowu nasz przyjaciel, ksiądz Grzegorz, przyjechał. Ja dziękuję za jego gorliwość, dziękuję za jego też, Panie, oddanie w Kościele. Za to, Panie, co musiał robić, jak wszyscy jego księża, współksięża byli chorzy na COVID, tylko on był zdrowy. To też pokazuje właśnie, człowiek, który żyje Słowem, zna Słowo, żadna plaga go nie dotknie. I jego nie dotknęła. I ja ci dziękuję. To był jedyny na parafii z ilu kapłanów? No, z pięciu. Z pięciu, czyli czterech chorych, jeden zdrowy. No, trzech było chorych, jeden wyjechał. No. Jeden wyjechał, aha, to nie wiadomo było. Trzech chorych i jeden zdrowy. Amen. Ja ci dziękuję za to, bo Panie, twoje słowo jest naszą tarczą. Twoje słowo jest naszą tarczą i nasza wiara jest tarczą, a wiara to jest wykonywanie twojego słowa, Panie. Dziękuję ci za twoją obecność. Uwielbiam cię i błogosławię. I prosimy cię, Panie Jezu, za to właśnie, żebyśmy żyli słowem, żeby to przekładało się na konkretne nasze uczynki. Nikt z nas nie jest doskonały, dlatego potrzebujemy tego ciągłego nawracania naszego serca Bożym Słowem. Daj nam właśnie tę łaskę, abyśmy mieli czas, ich pragnienie, tą taką tęsknotę za Bożym Słowem, to co Biblia mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy ludzie będą tęsknić za tym, za Słowem. I daj nam właśnie tą taką tęsknotę, żebyśmy chcieli dokarmić się Słowem Bożym, tak jak chlebem. Tobie też zawierzamy wszystkie rodziny, Tobie zawierzamy wszystkich ludzi, którzy mają jakieś problemy finansowe, czy też problemy sami ze sobą, jakieś trudności. Tobie zawierzamy też wszystkich księży, którzy no, mają takie pragnienie pójścia za Bogiem jeszcze głębszym, żeby też otwierali się na działanie Pana Boga. I prośmy też o powołania, bo coraz mniej tych powołań jest, te kapłańskie powołania zakonne. I prośmy o to, aby ten dzisiejszy dzień, ogłaszamy właśnie błogosławieństwo nad naszym dzisiejszym dniem, aby tą mocą krwi Chrystusa nam Pan Bóg błogosławił na dzisiejszy wtorek i cały tydzień. Amen. To poprosimy błogosławieństwo Boże od kapłana dzisiaj. Tak jest. Dla wszystkich, którzy nas teraz oglądają, którzy potem nas będą oglądać, ja też błogosławię całej tej naszej Czeskiej Republice, parafii Jabłonkowie. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Zostańcie Alleluja. W pokoju z Chrystusem. Amen. Bogu niech będą dzięki. Z Bogiem, kochani. Pa, pa. Wielbię cię, wspaniałego Boga. Widząc twoją twarz, napełniam się twoim blaskiem. Stojąc przed twoim tronem,